Specjalne czynności przechowawcze. SCP 173 musi zawsze być trzymany w zamkniętym pomieszczeniu wykonanym z nie wiadomo z czego. Wchodzić do tego pomieszczenia mogą jedynie co najmniej trzyosobowe grupy. Personel musi zamknąć ze sobą drzwi na klucz. Zawsze dwie osoby muszą utrzymywać z SCP-173 kontakt wzrokowy, aż do momentu opuszczenia pomieszczenia przez cały personel. Potem należy zamknąć drzwi na klucz. Obiekt przeniesiony do kompleksu 19 w 1993 roku. Jego pochodzenie jest dotychczas nieznane. Jest budowany z betonu i prętów zbrojeniowych i pomalowany farbą w sprayu marki Krillon. SCP-173 jest żywy i ekstremalnie niebezpieczny. Obiekt nie może się poruszać, kiedy ktoś na niego patrzy. Linia wzroku nie może być przecięta przez nic innego niż SCP-173. Członkowie personelu wpuszczani do pojemnika zawierającego SCP-173 są instruowani, by zgłaszać zanim mrugną. Ataki obiektu mają na celu skręcenie ofierze karku przy podstawie czaszki lub uduszenie jej. W przypadku ataku personel musi zastosować procedury takie jak w przypadku obiektów o klasie 4 zagrożenia. Personel raportował odgłosy skrobania kamienia dochodzącego z pojemnika. Kiedy żadnego człowieka nie było w środku, zostały one uznane za normalne. Ich brak lub jakakolwiek zmiana powinny być zgłoszone do aktualnie przebywającego na służbie przełożonego. Czerwono-brązowa substancja wypełniająca dno pojemnika jest mieszaniną odchodów i krwi. Jej pochodzenie jest nieznane. Pojemnik musi być więc czyszczony co 2 tygodnie.